Hej, witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale. Przepraszam za dźwięki w tle, ale nie wiem, co oni tam robią, koszą trawę czy coś. I dzisiaj miał być opening trzech saszetek Lego Ninjago seria 7, ale niestety jedna mi się rozwaliła, więc po prostu pokażę Wam, co było w tej saszetce. Był tam legendarny Garmadon, duet z Otchłani, Cole i Zane, drużyna z Otchłani, Wubot i Mistrz Wu, karta puzzle i jakaś tam pokoń z czcią, to jest karta zasadzki. Dobra, w sumie to za bardzo nic ciekawego nie ma, można odłożyć. Na razie weźmiemy sobie pierwszą saszetkę. Otwieramy. Nie zwracajcie uwagi, ja zawsze tak dziwnie otwieram. I co by się wydarzyło, czemu karty są jakieś tak. Czy wy to widzicie? Platynowy Lloyd. Jedna z czterech najrzadszych kart w całej serii. Jest to moja już trzecia platyna. Mam Jaya i Cola. Brakuje mi tylko jeszcze jednej. Będę miała całą kolekcję, wow. Nie spodziewałam się tego, że tutaj będzie platyna. Ale dobra. Oprócz platyny naszej jest jeszcze złośliwy wyplas. Czemu to jest poobracane? No ja pierdzielę. Dobra. Groźny Kalmar. Tutaj jest Otchłań, karta akcji. Karta akcji też, widzisz to? Wow, cieszę się z tej platyny bardzo. Tym bardziej, że to jest platyna Lloyda, mojego ulubionego ninja. Dobra, i ostatnia saszetka. Ta była szczęśliwa, więc się bardzo cieszę, ale mamy jeszcze jedną. O, epicki Kai. Moc epickiej bitwy. W sumie to jest rodzaj takiej karty, której jeszcze chyba nigdy nie miałam. W sumie fajnie. Legendarny Crux. Znowu jest coś poobracane. Kraksa. Taką kartę pamiętam, że już mam. Mistrz Burz. I zadowolony z siebie. Dobra, przybliżmy jeszcze te karty. Jest to dość krótki film, bo pierwszy. Na następne postaram się przygotować coś fajnego. Jeśli lubicie karty Lego Ninjago albo ogólnie Lego, a może macie już wszystkie platyny, jeśli macie, to zostawcie suba i lajka. Możecie też napisać komentarz z pomysłem na inny film, na przykład ile saszetek mam otworzyć. Ale nie przesadzajcie z ilością, proszę. Dobra, najlepsza karta to platynowy Lloyd. Myślę, że opening udany. No i papa. Pa.